Numer 23 Michał Widuch, pierwsza piątka, przepraszam. Numer 7 Gustavo Henrique, numer 8 Dominik Sołecki, numer 9 Mateusz Mrowiec, numer 98 Sebastian Szadurski. Skład drużyny gospodarzy oczywiście, a więc Red Dragons Pniewy, kapitan zespołu Adrian Skrzypek, bramkarz Łukasz Błaszczyk, Andrii Baklanow, Bartłomiej Gładyszewski i Mateusz Kostecki. To jest właśnie dzisiaj pierwsza piątka zespołu. Tak jak wspominałem, Pniewianie, 4 mecze bez porażki. Ostatnio, w ostatnim meczu, zaskakująca wygrana z Clearexem, 6-1. No czy może nie zaskakująca, ale na pewno... Cabrera, Franz, oj, bardzo ładna piłka, to powinno być 1-0. To powinno być 1-0 Bugański. Także to, że Łukasz Frajtak zapowiadał, że skuteczna defensywa to musi być klub. Bugański traci piłkę, Kostecki! Masz 7 spotkań w najbliższym czasie, co naprawdę będzie dużym wyzwaniem. Teraz jest okazja, Skrzypek przejął piłkę, Skrzypek pokazuje się Kostecki, co zrobi Skrzypek, a on pudłuje. Jeszcze jest poprawka, Skrzypek na 3 razy. Drugi mecz z Komprachcicami. No i także już praktycznie do świątecznego stołu wspólnie usiądziemy, oczywiście z przymrużeniem oka i jest gol. I jest gol, no dosyć taka sytuacyjna piłka, wykorzystana właśnie przez tego Austriaka Gustavo Henrique. Dobrze rozegrała pod nogami Błaszczyka i mamy 1-0. Kostecki, może będzie szybka odpowiedź, Kostecki, ale widok naprawdę dzisiaj fenomen. Zobaczmy Mrowiec, Solecki, to mogło być 2-0. Mistrzostw Europy z reprezentacją Portugalii. Zdecydowanie, no myślę, że słowo legenda tutaj pasuje. Trener także wielokrotny mistrz Portugalii ze Sportingiem Lizbona. A więc też to, co wspominałem, że przepraszam, Sportingiem oczywiście. Poły! Ależ dobre uderzenie! U gości bramkę strzelił Gustavo w 18 minucie. I już zaczynamy praktycznie drugą część. Szybciutko składy. Goście pod wodzą Orlando Duarte w bramce. Kastał i bardzo posłał tą piłkę właściwie no tuż przed pole karne. Baklanow. Jest Kostecki. Kostecki! 1-1! Mateusz Kostecki! 7 bramka w tym sezonie. Króla strzelców futsal ekstraklasy. I jeszcze raz goście, Gustavo, 2-1. 2-1, a więc Mateusz Mrowiec, nieporozumienie przy stałym fragmencie gry i strzela swoją 9. bramkę w tym sezonie pod Hoły, Czumburidze. Co zrobi Gruzin? Nukri, strzał! Po nodze? Nie, rozpoczyna widok. Baklanow, 3-1! 3-1! Szaleje Duarte przy linii! Przytula się teraz z Francem, 3-1. I takim wynikiem zakończy się spotkanie